Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Się zastanawiałem, kto byłby odpowiednim supernową, która po prostu to zjawisko, gdzie tak wszystko ładnie to wygląda na niebie. I jest taka rozmówczyni, jest taka artystka, jest taka wokalistka. Kleo, witam ciebie serdecznie. Cześć, witam, hej. Czy można powiedzieć, że Kleo jest supernową polskiego przemysłu muzycznego? Słuchaj, no generalnie staram się i przynajmniej takim założeniem było głównym albumu Supernova, żeby właśnie to było super świeże brzmieniowo i chyba udało mi się tego dokonać po prostu. Z tego co wiem, też będzie druga płyta, powiem trochę zacząłem od końca, ale wiem, że to będzie druga płyta chyba w przyszłym roku. Zgadza się, to miały być siostry, winylowa właśnie ta, która ma wyjść w marcu i Supernova, która wyszła teraz, to miały być siostry, to miał być fajny, wiesz, plan, że ja wychodzę w dwóch różnych formach nagle, do wyboru, do koloru, no natomiast no, sytuacja pandemiczna nam trochę pokrzyżowała plany i musieliśmy przenieść to wszystko na marzec, znaczy drugą płytę. Czyli co, miała być nowoczesna Kleo i klasyczna Kleo, czyli tutaj mamy na tej supernowej mamy EDM, mamy pop, mamy R&B, mamy też trochę rapu, a na drugiej byś klasycznie, może by jakiś gospel, jakieś takie czarne brzmienie, o których zaraz porozmawiamy. Taki był zamysł, czy trochę... Tak, bardzo ciepło, bardzo ciepło. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o winylową, no to takie brzmienia, na których się wychowałam, czyli właśnie takie hip-hopowe, soulowe, trochę gospelowe, właściwie też pomieszane trochę z popem, bo między innymi kawałek Za krokiem krok pojawi się na winylowej. Więc to są takie, wiesz, trochę funkujące, trochę popowe, no takie kolorowe brzmienia bardziej. Czyli będzie u ciebie gęsto. Jesień będzie twoja, wiosna zarówno będzie twoja. Właśnie, drodzy widzowie, nie wiem czy wiecie, ale pani, która siedzi po mojej prawicy, zaczynała w chórze gospel śpiewać. Właśnie, 2 lata temu o tym rozmawialiśmy, dawno, dawno temu, więc trochę to można odświeżyć. Chociaż 2 lata temu te single, które publikowałaś, są na tej płycie, więc jakby powiedzieć, ten wątek cały czas jest aktualny. To jest nisza wciąż na polskim rynku. Może Kleo, wokalistka gospel, masz teraz, jesteś jurorką The Voice of Kid, czyli już masz na rybek do chóru, na drugie, trzecie głosy. Myślałaś o tym, czy raczej na polskim rynku muzycznym by się to nie przyjęło? Wiesz, mi się marzy taki projekt, może niekoniecznie cały album, ale 2-3 utwory takie gdzieś, gdzie będzie się przewijał chór gospel. Może cały album niekoniecznie, bo ja zdaję sobie sprawę, że niekoniecznie cały album mógłby interesować jakąś dużą grupę ludzi, natomiast... Dlaczego? Trasa po kościołach Kleo i dzieciaki, wiesz, The Voice Kids. Słuchaj, każda parafia twoja. Może i tak. Słuchaj, ty się nie śmiej, ja po prostu najlepsze koncerty to właśnie były w małych kościółkach. Przyjeżdżali czarnoskórzy wokaliści, przepiękne głosy, no takie, że po prostu przyprawiali mnie o ciarki na rękach, na plecach i wszędzie, gdzie tylko można. I płakałam, naprawdę ja płakałam słuchając ich, więc to są cudowne wspomnienia. Dobrze, gospel, ale pamiętam taki zespół, który się nazywał Dwie Asie. Odzywają się czasami do ciebie raperzy, bo wiem, że jest Bero, na najnowszej płycie jest Sobel, odzywają się do ciebie raperzy, mówiąc, Asiu, pamiętasz te stare czasy, jak się śpiewało tu i tu? Wiem, że teraz ty jesteś Kleo, w ogóle hity, milionowe wyświetlenia, tabuny fanów. Zdarzają ci się czasami takie propozycje, żeby zaśpiewać? Tak, nie no, oczywiście, w ogóle odzywają się czasami chłopaki, ja bardzo chętnie, natomiast ostatnio z czasem trochę u mnie słabo. Natomiast ja z ogromnym sentymentem do tego podchodzę, wiesz, to u mnie było jakieś tam pierwsze kroki w muzyce, nie tylko muzyka gospel, ale również śpiewanie gdzieś tam do utworów typowo hip-hopowych. Chłopaki potrzebowali refrenów kobiecych, to wiesz, to się zjawia. Refreny zawsze były, Asiu, takie smutne. Znaczy, chyba ta wokalistka taka smutna, śpiewała o tej takiej nieszczęśliwej miłości, o tych zdradach. No teraz to ty jesteś, wiesz, no pełnia życia, uśmiechasz się, wyglądasz znakomicie, ale o tym, o czasie, o twojej zajętości porozmawiamy wkrótce. Czyli wciąż się zdarzają telefony. Asia, zaśpiewaj nam. Tak, ja mówię bardzo chętnie, zresztą odświeżam znajomości trwają, natomiast kontakty odświeżam z chłopakami i mam nadzieję, że coś tam kiedyś jeszcze powstanie. Okej, dobra, supernowa. Muzycznie jest bardzo ciekawie, bo oczywiście masz taką smykałkę do tekstów, ale o tekstach zaraz, że to są proste teksty, które wpadają w ucho. Jak to muzycznie wygląda? Oczywiście za muzyczną warstwę stał też Donatan, ale też druga osoba, o której rzadko się mówi, więc też warto wspomnieć. Właściwie to 3 osoby, bo jeszcze
To znaczy tak, bo Jarosław Baran pracuje ze mną już po prostu od początku, od Hiperchimery. Dobrobit, który jest pod skrzydłami Dona, który właściwie technicznie, faktycznie mocniej się tutaj udzielił, natomiast Don jest takim ojcem spajającym. Czyli jest takim producentem wykonawczym, jakby to się przełożyło na język angielski, taki executive producer. A Don z kolei jest takim ojcem projektu, to znaczy przychodziłam do niego i tak, no tato, posłuchaj, jest dobrze, no ja bym tu coś... W podobnym wieku ty tak naprawdę do niego tato. Nie no, oczywiście, ale tak się przyjęło, że już do niego tato mówię i tak wyszło, no. Okej, okay. Ale właśnie, jak już mówimy o taką terminologię, wprowadzamy rodzicielsko tato, to ty już jesteś, o płycie zaraz oczywiście, do płyty wrócimy, jesteś jurorką The Voice Kids. Nie obawiasz się, że ci tam konkurencja na plecach rośnie, że ty tak oceniasz, a oni sobie myślą, ha, będziemy popularniejsze, bądź popularniejsi od Chloe i pokażemy jej... O, albo nie, tak trochę cenzura, no bo to mówimy do Voice Kids, pokażemy jej kiedyś środkowy palec. Nie obawiasz się tej konkurencji, to są zdolne dzieciaki. To są zdolne dzieciaki, a ja mam w sobie dużo jakby dobrej energii i empatii do nich. Jakby absolutnie w ogóle, wiesz, ty mi dopiero rzuciłeś taki pomysł, że można w ogóle tak pomyśleć, bo... Ja bym pomyślał, jakbym był w jury. Myślał? Tak, załóżmy, jest jakiś taki, nie wiem, dziennik... Najbardziej najgorzej jest pośpiewanie. Nie, bo ja na przykład byśmy zrobili takie dziennikarskie talent show, załóżmy teraz Cleo jest dziennikarką, nie wiem, tam była taka konkurencyjna redakcja, ale nie będę wspominał. I załóżmy, tam byś na przykład pisał, byśmy tak patrzyli, kto ma najlepszy flow, kto ma najlepszą gadkę, najlepszą rozmowę. I byśmy tak patrzyli i rzeczywiście, czy właśnie konkurencja, nie myślałaby, nie, ja na przykład bym, tak trochę bym pomyślał, że kurczę, za te 5-10 lat mnie ktoś wygryzie z rynku. Nie, to tak nigdy nie myślałam i powiem szczerze, że u mnie jest to tak, że ja wręcz myślę, że każdy ma, jest ta scena polska, jest tak duża, że jest bardzo dużo na niej miejsca i nie sądzę, żeby pojawiła się na rynku muzycznym osoba, która będzie 100% taka jak ja, dlatego jestem spokojna o to. Czyli co, dla nich jesteś taką Ewą, nawiązując do singla z Message, tak, jesteś Ewą, w której wszystko powstało i potem rosną te Aniki Dąbrowskie, Wiki Gabor, Roxany Węgiel i te inne Alicje Szczępliskie. Tu można było wymienić przez 5 minut, ale dzisiaj jest rozmowa z Cleo, a nie z nastoletnimi wokalistkami. Właśnie, dziewczyno, ty trwasz. Wokalistki są takie na pół roku, na rok, jeden singiel. Dzisiaj brunetka, jutro blondynka. Wiesz, jak Kaja, Maryla Rodowicz, co tutaj są z nami już wiele, wiele lat. One są od ciebie znacznie starsze, Cleo. Wiesz, no czas leci. Ja też mam nadzieję, że kiedyś będę taka jak one. No, trzymaj kciuki. Ja trzymam kciuki, bo jak ja spojrzałam w metrykę i jak spojrzałam na ciebie, no to tak nie współgra to. No nie, ale każdy ma, słuchaj, swój czas. Ja mam nadzieję, że wykorzystam go tak, że będę jeszcze długo na tej scenie, a jak nie będę ja konkretnie, to będę gdzieś właśnie wspierać młodych i gdzieś z tą muzyką zawsze będę związana po prostu. Widzę twoją firmę odzieżową, to są ubrania dla każdego, czy trzeba mieć taką figurę jak ty, żeby w nich dobrze wyglądać? Słuchaj, jest rozmiarówka, więc myślę, że coś tam się dla ciebie też znajdzie. Jest jakaś taka XXXXXL. Może aż tyle X-ów nie ma, ale tam ze 3 może się znajdą. Znaczy, to Nathan jest dużym chłopakiem, widziałam też go w tych ciuchach, więc myślę, że coś się znajdzie. Damy radę, coś się znajdzie. Ale Cleo, czy ty nie masz czasami takiego wrażenia, że kurde, chciałabym odpocząć, ty cały czas jesteś w biegu, pomimo tego, że to, co się dzieje teraz obecnie na świecie, to i tak koncertowałaś, i tak występowałaś. Masz czasami taką ochotę powiedzieć, chciałabym odpocząć, wyłączyć się od tej muzyki, od tego koncertowania. No właśnie ja sobie wygadałam tą pandemię, bo ja po prostu od dłuższego czasu chciałam tak z tydzień posiedzieć w domu, ale naprawdę prosiłam o tydzień, a nie o 3 miesiące, które spędziłam samotnie w mieszkaniu i powiem szczerze, że to był bardzo zły czas. Ja uświadomiłam sobie, że ja potrzebuję ruchu, potrzebuję jak się dzieje, więc obiecałam sobie w tej pandemii, że już absolutnie nigdy w życiu, chociażbym miała się czołgać ze zmęczenia, nie będę marudziła, że jestem zmęczona. Okej, dobra, muzycznie Supernowa jest różnorodnie. Mamy czarne brzmienie, mamy EDM, mamy rap R&B, mamy też reggae. Messiah, pozdrawiamy serdecznie, nie gubisz się w tym wszystkim. A która stylistyka muzyczna jest obecnie tobie najbliższa? No widzisz, ja właśnie bardzo lubię, to mnie tak kręci przeskakiwać z różnych jakichś tam gatunków muzycznych. Ja tak się wiele nauczyłam podczas tworzenia płyty Supernowej. Ja bałam się, wiesz, bo to też dla mnie jest wychodzenie za każdym razem ze strefy komfortu.
bo dla mnie strefą komfortu jest, tak jak wspominałam, bardziej stylistyka winylowej, natomiast tu wyszłam całkowicie ze strefy komfortu i bardzo fajnie, bo się dużo rzeczy nauczyłam, jakiegoś nowego frazowania, jakichś nowych brzmień, więc chociażby w kawałku Cała Twoja z Sobelem, to chyba to jest najlżej zaśpiewany przeze mnie kawałek ever. Właśnie, ale ty dziewczyno masz kawał głosu. Ja czasami mam takie wrażenie, słuchając właśnie Supernowej, że oszczędzasz się, że mogłabyś walnąć głosem, czy to potrzeba rynku, czy raczej wiesz doskonale, że głos trzeba dbać i raczej się nie przemęczasz, bo może fani nie lubią za bardzo, jakbyś waliła po jakichś wysokich dźwiękach. Jak to wygląda, powiedz? To znaczy, wygląda to tak, przynajmniej ja mam takie podejście do tego, że chyba... Oczywiście, może na płycie winylowej pokażę trochę więcej tego mocy tego głosu, natomiast chyba już po tylu latach ja już udowodniłam, że ten głos mam i nie mam, wiesz, ambicji w każdym numerze się przekrzykiwać coraz bardziej. Zaczęłam dbać chyba bardziej o brzmienie, o spójność kawałka, niż o to, czy ja pokażę, wiesz, wysokie C, czy nie, czy wiesz, bardziej mi chodzi o ogólny przekaz. Właśnie, bo wielokrotnie rozmawiam z twoimi młodszymi koleżankami, oczywiście nieznacznie, i one mówią, że raz sobie lepiej radzą z krytyką, innym razem mniej. Już na takim etapie przejmujesz się krytyką w ogóle? Bo tam wielokrotnie pada taki wątek na płycie, że już raczej wiele osób chciałoby, żebyś ty żyła jak oni, żebyś wykonywała takie piosenki, jakie oni chcą, a ty pokazujesz środkowy palec i idziesz do przodu. Widzisz, ja chyba już od jakiegoś czasu działam tak, że już właśnie się nie oglądam na nikogo, czy komuś się to podoba, czy nie, bo zawsze się znajdzie grupa odbiorców, którzy powiedzą, że no nie kręci nas to kompletnie. Natomiast wiesz, ja już od wielu lat zaczęłam się ścigać sama ze sobą i to jest bardzo zdrowa konkurencja, ponieważ się staram po prostu rozwijać się, rzucam sobie poprzeczki coraz wyższe. I jakby nie oglądając się na siebie i jakby innych wokalistów i twórców w Polsce, po prostu tak, wiesz, mam taką satysfakcję, że sobie sama ze sobą, wiesz, się ścigam. Dokładnie, ale właśnie nie uważasz, że tą Supernową i kolejnymi wydawnictwami ścierasz sobie etykietkę, którą ludzie ciebie statystycznie kowalscy kojarzą z poprzednich występów, jeszcze ze Słowian, z Eurowizji i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobrze, bo właśnie chyba moją ambicją jest zajęcie o wiele więcej szufladek niż tylko ta jedna słowiańska. Ja to też powtarzam zawsze, że ta Słowianka to nie jest dla mnie ta szufladka jakaś, nie wiem, obciachowa czy coś. Ja kocham tą Słowiankę, ja niejednokrotnie będę do niej wracać, chociażby wróciłam teraz w kawałku Dom niedawno. Chodzi mi raczej o to, że mam ambicje jako twórca pojawiać się w wielu szufladkach. O! Ale właśnie, widzisz, że teraz rynek się zmienia. Wytwórnie inwestują w nastolatki. Jaka jest twoja refleksja, opinia na ten temat? Dobrze niech robią, czy boisz się każdego dnia, tak jak mówiliśmy na początku o The Voice of Kids, że one mnie wygryzą? Nie, absolutnie się właśnie tego nie boję, wręcz kibicuję wszystkim młodym, trzymam kciuki, udostępniam ich nowe kawałki. Czyli możemy liczyć, że udostępnisz naszą rozmowę, to zapiszę. Proszę, jest zapisane, zresztą zawsze udostępniam. No dobra, to wyślemy, to tak w miarę szybko wrzucimy, to damy radę, ale właśnie, bo... Ja jeszcze tylko dodam tylko, że naprawdę ja jestem taką osobą, która bardzo wspiera i kibicuje innym i ja jako jedna z, nie wiem, czy z niewielu osób, naprawdę tak sama z siebie, jak mi wpadnie w ucho jakiś kawałek czy teledysk w oko, to ja udostępniam to po prostu u siebie na jakichś kanałach tym instagramowych czy facebookowych. A masz je mocne? No mam, ale to robię nie dlatego, że mam w tym jakiś, wiesz, interes, mówiąc wprost, tylko po prostu bo mi się po ludzku podoba. I wiesz, nieraz są takie dziwne reakcje ludzi, że tak, ale dlaczego ona udostępnia? Że wiesz, że co się jej stało, wiesz, coś chce od nas? Mówię, no nie, po prostu po ludzku kibicuję innym i chyba to jest fajne. Bardzo fajne. Nie wiem, polecam, fajne uczucie. Raperem nie zostaniesz, bo tam jest taka dyplomacja, to na przykład ja kiedyś... Disują się non-stop. Nie, właśnie nie. Nie disują się, ale jest taka dyplomacja, typu taka zimna wojna.
Zimna wojna. No nie. Że nie udostępnię tego, bo tu liczby, bo albo z tym będę dobrze żył, nie ugryzę go, bo może się odwinąć, fani nie będą mnie słuchać, bo on ma więcej. Wiesz, ile stresu nawet wokół tego trzeba, wiesz, jakby generować, że po prostu, wiesz, analizować. Ja chyba, wiesz co, jestem taką prostą działką, wiesz? Że bardzo ja, dobrze. Że wiesz, że jak czuję, że coś mi się podoba, to po prostu pokazuję to też innym i mówię, że trzymam kciuki, wiesz. Czyli wychowana na Ursynowskim osiedlu. No oczywiście, jak ktoś robi fajne rzeczy, to propsuje i nie jest w tym nic, wiesz, no nie wiem. Czyli do diwy ci trochę brakuje. No ja nigdy nie miałam ambicji jej bycia diwą, ja lubię przydomek twórca, wiesz, bo twórca jest taki dynamiczny, on coś tworzy, coś robi, pracuje, a ja diwa... Artystka. No artystka. Artystka Cleo. Nie, właśnie artystka nie. Artystka twórca. Artystuję sobie. Nie, to ja jestem twórcą. Jesteś twórcą i dobrze, ale też tworzysz też dla innych. Na przykład dla Aniki Dąbrowskiej, ile pamięć mnie myli. Jaka jest różnica między pisaniem dla kogoś, dla takiej nastoletniej dziewczyny, a dla, nie oszukujmy się, najwyżej się obrazimy, dojrzałej kobiety? Wiesz, po prostu staram się jakby włożyć te przysłowiowe buty tej osoby. Staram się, tak przynajmniej wyobrażam sobie, co mogłaby przekazać, co chciałaby przekazać. Poza tym konsultuję również, jakie emocje chciałaby przekazać w piosence. Tak samo jak pracowałyśmy z Edytą nad kawałkiem Andromeda, to było dokładnie to samo. Myśmy konsultowały te emocje, które miały się pojawić w piosence. Natomiast jeżeli chodzi o młode osoby, chociażby z The Voice Kids, to ja też słucham, wiesz, jaki jest wokal, jaki ma mieć charakter, co pokazać, bo chciałabym, żeby też były, wiesz, te wysokie C, które gdzieś tam zabłysną. I na przykład jak napisałam ten kawałek Małe Skrzydła, to nie tylko zawarłam jakby obraz tej osoby, ale chciałam pokazać też wokal Aniki. Bardzo, bardzo mocny wokal. Czy możemy się spodziewać duetu? Ja myślę, że jest to gdzieś tam w planach. Jak widzisz, dużo się u mnie dzieje, więc ja to wszystko gdzieś tam w kalendarzu tak trochę spycham na dalszy plan. Natomiast są takie plany. Ale właśnie, załóżmy, Cleo jest taką nastoletnią dziewczynką. Co chciałabyś usłyszeć od takiej pani Cleo z jury? Właśnie, jakbyśmy się zamienili miejscami, że ty, Cleo, jesteś właśnie taką nastoletnią dziewczynką, która śpiewa, nie wiem, Aretę Franklin albo jakoś tam Fitzgerald, żeby tak było poważnie i mocno. Co ty byś chciała usłyszeć od takiej pani z jury? Powiem ci tak, ja dla tych dzieciaków jestem przede wszystkim tam taką przyjaciółką, o. Po prostu, staram się ich wspierać. Trener to dla mnie brzmi strasznie górnolotnie, wiesz, tak trener, trenerka, wiesz, tutaj jury, to wszystko tak brzmi bardzo poważnie, a ja po prostu jestem taką ziomalką, starszą siostrą, która przeżyła to, co przeżyła w życiu i długo bardzo szła w tej drodze po marzenia. I ja bym chciała tą drogę im troszeczkę skrócić i powiedzieć, jak troszeczkę, wiesz, no na skróty iść po te marzenia po prostu. Na skróty i te im skróty umożliwiasz. Czyli co, twoja kariera to też takie pójście na skróty? Nie, absolutnie. No moja kariera to jest... Ciężka praca. O Jezu, to w ogóle to jest temat na książkę. Ja po prostu tak długo tutaj szłam i tyle jakichś dziwnych wydarzeń się po drodze stało, że no ja kiedyś chyba o tym napiszę książkę. Na właśnie chciałam o to zapytać. To myślę, że książka i właśnie, i to bardziej byś się skupiała na rzeczach prywatnych, na rzeczach zawodowych. Wiesz... Chciałabym, jeżeli w ogóle miałabym kiedykolwiek napisać książkę, to byłaby to książka, która co w mojej opinii by coś wniosła w życie tych ludzi, szczególnie tych młodych ludzi. Natomiast myślę, że życie prywatne, czy ja wiem, czy to tak kogoś interesuje? No właśnie, o i to jest bardzo dobre pytanie. Zazwyczaj Cleo... Znaczy, może inaczej, portale, które nie piszą o muzyce, tylko piszą bardziej o tobie, interesują się właśnie tym, że o, tak jak przeglądałem rozmowy z tobą właśnie przy okazji promocji płyty Supernova, o, rozstała się z chłopakiem, nowa dieta, o, schudłaś, o to. Możemy chyba używać. Dobra, nie wkurwia cię to? Wiesz co? Nie, absolutnie nie, dlatego że ja umiem sobie już chyba, nie wiem, czy ta asertywność, która wzrosła po latach, ja potrafię rozdzielić tematy, na które nie mam ochoty dyskutować, a uważam, że, znaczy inaczej, ja chcę być kojarzona z muzyką i naprawdę mi jest kompletnie niepotrzebne gadanie
o pierdołach z mojego życia, jak chciałabym gadać przede wszystkim o muzyce. I właśnie, ale jak jest super nowa promocja płyty, no to załóżmy, mamy 10 pytań. Ile pytań jest o muzyce spośród 10? Wiesz, pytań może być wiele nawet niezwiązanych z muzyką, ale ja obrócę to tak, żeby były o muzyce. Okej, dobra, mamy gdzieś okładkę płyty, czy nie? Mamy gdzieś płytę? Słuchajcie, bo czasami jest tak, że jakiś kurier przychodzi, czy nie? Czekaj, ja zobaczę, wiesz co, bo może jak ja pogrzebię, to coś... Zrobimy sobie teraz taką króciutką pauzę. A to tylko tak poglądowo, spokojnie. O, albo nie, zostaw, o to będzie fajne. Słuchajcie, zobaczcie, Kleo jest kurierką i też ma płytę. Kleo Supernowa, jaka piękna. Do moich rodziców, bo jeszcze ich nie spotkałam od premiery. Dokładnie, czyli ja muszę jeszcze pogadać z Kleo, żeby wysłała mi jeden egzemplarz. Na razie mam tylko... Przepraszam w ogóle. Dobra, ale mam wersję elektroniczną, teraz mamy inne czasy. No właśnie, ale wiesz, że ty lubisz chyba te takie namacalne... Tak, to każdy, no bo jesteśmy w podobnym wieku, więc my lubimy takie namacalne rzeczy. Nie obawiasz się, że znikniesz? Zniknę w sensie... Przemysłu muzycznego, że ludzie zapomną o Kleo. Wiesz, mam nadzieję, że nie, o może tak, natomiast chyba już po tym, co zrobiłam przez te lata, gdzieś tam się, coś tam zaznaczyłam się w tej muzyce. To jest piękna okładka, ale właśnie, ty masz w ogóle czas mieć jakieś znajomości, przyjaciół, przyjaciółki, czy tylko to jest wyłącznie telefon, komunikatory, Messenger, WhatsApp, Instagram i tak dalej, i tak dalej? Życie mi zweryfikowało część takich znajomych. Zostali ci najwierniejsi, którzy byli ze mną od zawsze i byli w momentach najgorszych w moim życiu i teraz świętują ze mną te chwile najwspanialsze. I oni są i oni niezmiennie będą. I nawet jak ja się widzę z nimi raz na pół roku ze względu na moje permanentne zajętości, to oni są i wiesz, powiem ci szczerze, jeszcze lepiej, że jak ja się z nimi spotkam, to mam wrażenie cały czas, że ja się z nimi już wczoraj widziałam. Rzadki gość, miły gość, ja znam taką zasadę, dlatego czasami wolę niektóre osoby rzadko odwiedzać wtedy, wow, przyjechałeś, przyszedłeś, jesteś. Ja mam naprawdę, zweryfikowałam tak część takich najbliższych mi osób i wolę mieć, wiesz, taką małą garstkę tych najwierniejszych niż pełno, wiesz, tłum znajomych. I właśnie, jeżeli mówimy o tłumie znajomych, to jeszcze raz pokażemy, znikam okładkę. Jeżeli chodzi o warstwę liryczną, ile tu jest prawdy? 80%, 100%? Ile jest kreacja, ile jest prawdy na Supernowej? Wiesz co, ja myślę, że 100% prawdy, bo trudno prawdę się dopatrywać, wiesz, w jakichś kawałkach typowo klubowych. Natomiast jeżeli chodzi o taką warstwę, tą bardziej emocjonalną, o może tak, no to tam jest sporo, wiesz, i z mojego życia, i z obserwacji życia innych, to tam jest sama prawda, moim zdaniem. Cała prawda na Supernowej, ale jeszcze jest dużo pytań i dużo jest ciekawych wątków, jeżeli chodzi o krążek, właśnie. Fani bardzo często piszą do ciebie, odpowiadasz i masz w ogóle czas? Czy właśnie jesteś taką ciocią dobrą rady? Mówię, ty słuchaj Kleo, słuchając utworu tutaj tak strzelam, na przykład znikam. No ja na przykład miałam taki czas w swoim życiu, że zniknęłam, w ogóle odcięłam się od przyjaciół, od rodziny, ale dzięki temu utworowi odkryłam swoje życie na nowo. Zdarzają się takie poważne wiadomości o takiej treści? Zdarzają się i nawet jak miałam okazję być na koncertach jeszcze przed tą pandemią, często spędzałam trochę czasu z fanami i oni mi opowiadali jakieś, wiesz, emocjonalne chwile ze swojego życia. I ja też się trochę czuję jak taka powierniczka tych wszystkich takich emocji. No. Powierniczka emocji, czyli co, psychoterapeutka, wokalista, tak, twórczyni, Kleo. Ja myślę, że gdybym nie śpiewała i gdybym nie była związana ze światem artystycznym, wszelako pojętym, to mogłabym być psychoterapeutą. Musisz mieć silną psychikę, to jest przydatne w tym przemyśle. Właśnie nie mam silnej psychiki, wiesz, to jest troszeczkę paradoksalnie, ja ludzie, którzy są emocjonalni, tak jak ja i mają w sobie dużo empatii, to mają dość słabą psychikę, natomiast mają tak wyrobioną empatię, że rozumieją bardzo ludzi. I dlatego taka płyta może trafić do wielu odbiorców i właśnie jeszcze raz pokażemy Kleo Supernowa i właśnie, każdy z tych utworów mógłby zagościć w różnorodnych stacjach radiowych. Jak ty
reagujesz jako artystka, która już działa wiele lat na rynku, na to, że ludzie jednak wybierają serwisy streamingowe, oglądają rozmowy na YouTubie, a nie na przykład w telewizji. Ja pamiętam, kiedyś mówiłaś, że telewizor bardzo dużo czasu ci zabierał, pochłaniał, pomimo tego, że oglądałaś programy kulinarne, podróżnicze, coś z nich wynosiłaś, ale jednak zabierał ci czas. Jak to wygląda obecnie? Obecnie wygląda tak, że mój telewizor tylko jest włączany wtedy, kiedy chcę naprawdę coś obejrzeć, typu, nie wiem, jakiś właśnie wywiad, w którym się pojawiłam. Jest takim trochę meblem, wiesz, nieużytkowanym. Czyli na przykład może podłączysz sobie jakiś tam laptop? Podłącza, właśnie, o tak. To... Czyli co, serwisy streamingowe tam, właśnie, no bo ty cały czas jesteś w podróży, cały czas jesteś w trasie. To jaki nam film polecisz właśnie, albo serial? No nie mam czasu. Właśnie. Książka. Ja wam zazdroszczę, że wy macie wszyscy czas na Netflixa i wszystkie inne, tam wiecie, te portale serialowe. No nie mam czasu, ale w tej pandemii odświeżyłam zaległości nadrobiłam i obejrzałam Grę o Tron. O, no to też bardzo, bardzo ciekawy wybór. A właśnie, Cleo, ty masz jeszcze takie ambicje, albo ich nie masz, żeby podbić rynek międzynarodowy, no bo ja uważam, że czasami w niektórych momentach Polska jest już dla ciebie za ciasna. Ojej, to wiesz, to zawsze ten temat zostawiam tak na co ma być, to będzie. Nie spinam się, jeżeli to nastąpi, to fajnie, jak nie, to mi tu dobrze w Polsce naszej kochanej. Ale właśnie, mówisz, że twoje życie jest jak film, że dużo się dzieje, dużo wątków, dużo zwrotów akcji, ale załóżmy, ja jestem producentem, który ma bardzo dużo pieniędzy i postanawia zainwestować w produkcję filmową o życiu i działalności Cleo. Kto powinien zagrać twoją rolę? Ojej, to nie wiem, nie mam pojęcia. Nie, o Jezu, przepraszam. Ktoś młodszy. To może ja powinnam, wiesz... O, Marylę Rod... A to byłoby dobre. O. O, to by było dobre, no. Ty w roli Maryli Rodoj, trzeba pomyśleć. Ale w twojej roli co, Anika Dąbrowska? Nie wiem. Nie śpiewa wiem. Też hip-hopowcą, jakby miała to. Wiesz, może. Nie mam pojęcia. Wiesz, to mnie zagiąłeś tym pytaniem. Nie mam pojęcia. Ale dobrze, żeby jeszcze tak nie zakończyć zagięciem, właśnie, co ty chcesz zmienić sobie? Chcesz coś sobie zmienić, czy jesteś zadowolona z obecnego stanu, z Supernowej i z innych twoich działalności artystycznych? Ja nigdy nie jestem zadowolona z tego, co robię w 100%. Zawsze zostawiam tą przestrzeń niezadowolenia, bo mnie to motywuje do dalszego po prostu działania. Może brzmi to banalnie, ale tak jest, że oczywiście, wiesz, jest taki moment, że pogłaszczę się po głowie, mówię, dobra, no słuchaj, no postarałaś się, wyszło naprawdę spoko. Natomiast widzisz, ja mam zawsze na przykład problemy z zamykaniem płyt, bo zawsze bym chciała coś poprawić. Jeszcze raz ją pokażę. Ale właśnie, na safari działasz sobie, radzisz sobie dobrze. Raczej jeszcze cię nikt nie ustrzeli. Jeszcze mnie nikt nie ustrzeli. Wiem, że wielu by chciał, ale ty pokazujesz im środkowy palec, że działasz i dlatego jest Supernowa. Niedługo będzie winylowa. Wiesz co, akurat właśnie ja jestem z takich osób, które wiesz, środkowego palca raczej nie pokazują, natomiast zamykam się w swojej bańce twórczej i w ogóle wiesz, odcinam się od wszelkiej złej energii. Jeżeli ktoś ma jakiś problem ze mną, no to jest jego problem, natomiast ja wiesz, działam sobie powolutku. Jeżeli wy chcecie się odciąć od złej energii, jeżeli chcecie być naładowani pozytywną energią Supernowej, Cleo, Supernowa, polecam serdecznie, bardzo dobra płyta. Subskrybujcie kanał, udostępniajcie, komentujcie, klikajcie dzwoneczki. Dzwoneczki, właśnie. Tak, trzeba dzwoneczki. Dzwoneczki, właśnie, bo to jak się kliknie dzwoneczek, to będą na bieżąco jakieś informacje. Tak, tak, i wtedy wyskakuje powiadomienie, na przykład rozmowa Cleo, Bartosz Boruciak, Elo. Dokładnie, to koniecznie. Koniecznie. Cleo ma duży kanał, ma duże profile w mediach społecznościowych, duże zasięgi, ale też udostępniajcie, bo wiadomo, każdemu się przyda zawsze ten jeden, dwa więcej. Bardziej, wiesz, polecam ten kanał, dlatego że zawsze, wiesz, jakoś tak na temat, merytorycznie, tak pogadamy, wiesz, nie o tych takich pierdołach. Po prostu o muzyce. Bardzo się cieszę. Bo mi portale, nie stać portali plotkarskich na mnie, dlatego rozmawiamy merytorycznie. Nie, oczywiście, wiesz, o pierdołach jest fajnie dyskutować, natomiast pogadajmy też o muzyce. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za taką rekomendację. Liczę na to, że udostępni, tam zrobi swipe. Dobra, subskrybujcie kanał. Dzięki za rozmowę. Buźka, cześć. Hej.